Podobnie jak przed rokiem w hali widowiskowej odbyło się spotkanie drużyn futbolowych klubu sportowego w Daświecie, podczas którego kibicom zaprezentowały się wszystkie drużyny, począwszy od juniora starszego, a skończywszy na najmłodszych adeptach piłkarskiego przedszkola. Po samej prezentacji nastąpił szczególnie ważny moment dla chłopców z grupy naborowej, którzy przy oklaskach starszych kolegów, rodziców i zgromadzonych kibiców zostali uroczyście pasowani na piłkarzy. Oto mój zespół, piłkarskie przedszkole, proszę zobaczyć. Ale pokażcie się, nie płacą w świecie, zobaczą, jakie są fajne chłopaki. Tak, pokiwać ładnie. Cześć, a nie. I dzisiaj co mamy? Ślubowanie! Jarosław Klinger, który jest trenerem młodych zawodników, podkreślał, że dla jego podopiecznych ta uroczystość jest niezwykłym wydarzeniem. Jednocześnie dodając, że młodzi piłkarze coraz lepiej radzą sobie na boisku. Trenera szczególnie cieszy duże zaangażowanie, jakie chłopcy wykazują na treningach. No na pewno jest to wielkie wydarzenie dla chłopców, którzy dopiero zaczynają swoje pierwsze kroki w klubie sportowym. Oni już zaczęli trenować od zeszłego roku. Są po takim rocznym, przedwstępnym, mógłbym to nazwać, kursie piłki nożnej. I mogę tylko jedno powiedzieć, że po takim roku to rzeczywiście są inni chłopcy, gdzie pierwszy raz, kiedy przychodzili we wrześniu, byli zagubieni, czekali na swoich rodziców. Teraz to już są, rzeczywiście zrobili duży postęp, fajni chłopacy, ale oni czekali na kolejny etap, czyli ślubowanie, gdzie chcą już być pełnoprawnymi zawodnikami klubu sportowego w Daświecie. I dlatego dzisiaj na tej uroczystości mikołajkowej odbędzie się to ślubowanie. Jest to dla nich wielkie na pewno przeżycie. Ja czekam z niecierpliwością. Oni tu już od pół godziny biegają, są zniecierpliwieni i czekają na ten ważny moment dla nich w życiu każdego młodego zawodnika. Jak współpracuje się z wychowankami? Z chłopakami no, pracuje się wspaniale, ale mogę jedno tylko powiedzieć, że praca z takimi dziećmi to rzeczywiście jest bardzo, no, bardzo trudna praca, ponieważ od najmłodszych lat oni są pełni emocji, pełni energii i trzeba ich okiełznać, także ta praca jest ciężka, ale jakże sympatyczna i fajna, kiedy się widzi w ich oczach radość, kiedy robią postępy na treningach. Także po tym pierwszym okresie no, jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja jestem bardzo zadowolony, także zobaczymy, co będzie dalej. A jak radzą sobie z treningami? Na treningi no, muszę pochwalić, bo pełna, na pewno nie stuprocentowa frekwencja, ale jest bardzo duża frekwencja. Także mam nadzieję, że z tej grupy powstanie fajny zespół. A czy w Pana grupie już można dostrzec takie piłkarskie talenty? No nie chciałbym za wcześnie mówić. My to piłkarskie przedszkole zaczęliśmy właściwie w klubie sportowym dopiero od niedawna. Ja też jako trener, mimo że już 30 lat pracuję w klubie sportowym, to myśmy zawsze zaczynali nabór od klasy czwartej. Teraz powstało to przedszkole piłkarskie. Już mamy przedszkolaków, mamy klasy pierwsze. Ja w tej chwili mam klasę drugą i trzecią. I tak samo ja się uczę tak poznawać tych chłopaków i trudno jeszcze określić, kto jaki ma talent, ale na pewno są już oznaki takie, że wyjeżdżamy już na turnieje, wyjeżdżamy na takie spotkania i można już zaobserwować no, ten mały talencik. A czy z niego rozwinie się duży talent? Życzyłbym sobie, żeby było jak najwięcej, bo wtedy i drużyna zyska, i oni osobiście, i będziemy mogli na boiskach kujawsko-pomorskich tutaj odnosić sukcesy. Warto dodać, że mijający rok był niezwykle udany dla najstarszego zespołu młodzieżowych, czyli drużyny juniora starszego prowadzonego przez Kazimierza Arbata, który walczył awans do grupy mistrzowskiej Ligi Wojewódzkiej. Zawodnicy tego zespołu podkreślają, że cieszą się z wywalczonego awansu, mając też nadzieję, że uda im się nawiązać równorzędną walkę z najlepszymi kujawsko-pomorskimi zespołami w swoim roczniku. No, wydaje mi się, że rok bardzo udany. Zakończyliśmy ligę na 8 miejscu. Gramy w pierwszej ósemce o Mistrzostwo Polski. Wiadomo, nie spadniemy, mamy spokojną rundę wiosenną, także jest dobrze. We FD gramy już ładnych parę lat. Między innymi gramy jeszcze w Bydgoszczy, w AZS-ie Bydgoszcz, trenowałem w Chemiku Bydgoszcz. Także we FD jakoś myślę 5-6 lat gram, na pewno. Grasz na pozycji bramkarza, dlaczego na takiej właśnie pozycji zdecydowałeś się grać? Znaczy, ja grałem jeszcze w swojej karierze jako środkowy pomocnik, ale bardzo krótki epizod, a na bramce gram też nie od zawsze. Tata też był bramkarzem, także jakoś tak rodzinnie zostało. Powiedz, co jest właśnie najtrudniejszego w grze na tej pozycji? No wiadomo, jestem ostatni, tak? Jeżeli ja zawiodę, wpada bramka. Po moich błędach właśnie najczęściej padają bramki, także jestem jakby podporą drużyny, tak? Na mnie muszą koledzy polegać, musimy się dobrze rozumieć z obrońcami. Oczywiście spotkanie było też świetną okazją do złożenia świątecznych życzeń i wręczenia drobnych upominków.